jadł na surowo. Ale nie GMO. No, ale mówimy o dwóch różnych na razie rzeczach. Tak. Możliwe, że dzięki temu GMO kiedyś uda się tak zmodyfikować, żeby było to od razu jadalne. Przyznaję, opowiem taką historyjkę, która w moim życiu do dziś historia się działa ponad 50 parę lat temu. Nie będę się nawet przyznawał, byłem małym dzieckiem, które spędzało wakacje na wsi. I tam były kurki. Tam były kurki, prześliczne kurki, wychodziło się i tym kurkom się sypało ziarno, się sypało, co im się sypało tam, żyto się. I one tak pięknie dziobały, tak pięknie dziobały. I ten gospodarz miał też prosiaczki, maleńkie prosiaczki i my dzieci tak, miastowe dzieci przyjechaliśmy. Niech ten gospodarz nie trzymaj tam tej ciemnej zagrodzie, niech wypuści na świeże powietrze. I gospodarz, ponieważ ten chłop podrapał się, mówi, no dobra, niech będzie, wypuścił je na świeże powietrze. Co myśmy robili? My dzieciaczki robiliśmy to samo, co z kurkami. My sypali im ziarno, bo one też tak, te świnki też tak ładnie to jadły. Małe prosiaczki. Następnego dnia 6 prosiaczków było martwych. Gospodarz nam powiedział, bo ziarno im daliście. Ale jak to, kurki przeżyły? A to było zatrute? Świnka nie jest w stanie, mała świnka, nie może duża świnia, może tak. I to jest pierwszy moment w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że to, co dobre dla mnie, nie musi być dobre dla świnki. Jedynie to, co dobre dla kury, nie musi być dobre dla mnie. No i to jest... To było wtrącenie, teraz miałem mówić poważnie. Teraz będę mówił poważnie, wy tego